rezerwowych, gdzie być może za jakiś czas zostanie przeniesiona czy wybudowana nowa ciepłownia czy elektrociepłownia. To jest taki teren rezerwowy, żeby to, co jest na Grunwaldzkiej w innym miejscu zlokalizować. Na razie temat zawieszony. Jak się przemieszczaliśmy w kierunku bardziej tej bazy Remondisa, to po lewej stronie, naprzeciwko starego cmentarza, to jest teren zarezerwowany pod rozbudowę cmentarza. Miejsc na starym zaczyna brakować i tam właśnie w tym miejscu niebawem już... Małysz, wybierzemy! Socjalnym, administracyjnym, no i te garaże dla autobusów. Zresztą wymieniony został przy okazji częściowo znacząco Tabor, nowe autobusy, w którym dzisiaj się część Państwa porusza. Ja chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie my często mówimy, że do pewnych zagadnień należy podchodzić. Że można podjąć taki, co już dzisiaj tam istnieje, żeby budować taką... Jak tam są te pale pozabijane, to one poobcinają sobie to wszystko jest już pewnie przeliczone, sprawdzone i możliwe. No jak 20 metrów ma być, to tam pale nie są takie. To będzie tak zwany tunel wiercony, czyli wiertło o średnicy kilkunastu metrów wydrąży otwór, do którego zostanie włożona rura. To tak jak pod Wisłą? Coś mniej więcej. Myślę, że to jest bardzo ciekawy teren, bo niezwykle wiele działalności z tego miejsca można zobaczyć, jak jest no to, co nas bardzo użyć i od razu beton wydłużali. Ja się nie ma się co użyć, macie Państwo jakieś pytania? Thank you.
Była to nasza druga impreza z cyklu Poznajemy Nasze Miasto. Przypomnę, że w czerwcu objeździliśmy rowerami Prawobrzeże, pokazując przede wszystkim przedsiębiorstwa gospodarki morskiej i osiedle Warszów. Skończyliśmy na forcie Gerharda, po drodze mijając terminal LNG, zapoznając się ze stanem realizacji tej strategicznej dla kraju inwestycji. Dzisiaj z rowerami i autobusem, bo umożliwiliśmy osobom niepełnosprawnym i starszym skorzystanie z autobusu, żeby to, co rowerzyści mogli również i oni zobaczyć. W pierwszej kolejności udaliśmy się w rejon oczyszczalni ścieków i Mulnika na brzeża 87, żeby zobaczyć tereny, które są przeznaczone pod rozwój funkcji portowych, gospodarczych. Z perspektywy nabrzeża 87 widzieliśmy ogromną inwestycję, jaka w tej chwili dokonuje się w porcie świnoujskim, czyli budowa nabrzeży wzmacniających czy zwiększających bezpieczeństwo żeglugi na kanale Mielińskim i Piastowskim. Widzieliśmy również miejsce planowane pod budowę stałego połączenia, z którego będzie wlot i wylot do tunelu. Myślę, że dla wielu osób było to niezwykle ciekawe doświadczenie. Stamtąd udaliśmy się na miejsce, właśnie na stację, do stacji kolejowej UWB i powspominaliśmy historię tego terenu, przypomnę, zajętego przez 30 lat jeszcze przez Armię Sowiecką. Tam się pasły krowy, świnie, konie. Teren bardzo taki, powiedziałbym, mocno zaniedbany. Porozmawialiśmy o przyszłości handlu przygranicznego, widząc to, co jest na Wojska Polskiego i uznając, że oczywiście ten handel wymaga uporządkowania, estetyzacji, rewaloryzacji, ale nie poprzez rewolucję polegającą na przeniesieniu tego do hali targowej. Tam trzeba się po prostu dogadać z handlowcami, z mieszkańcami dzielnicy Posejdon, żeby przeprowadzić prace estetyzacyjne, zwiększające funkcjonalność również ciągów pieszych, ciągów komunikacyjnych. Natomiast na autodromie, gdzie ta hala była planowana, uważamy, że powinien powstać z prawdziwego zdarzenia kompleks sportowo-rekreacyjny z porządną halą widowiskowo-sportową, z basenami, boiskami treningowymi. Z autodromu już ścieżkami rowerowymi wzdłuż promenady udaliśmy się do Fortu Anioła. No i tutaj raczymy się przygotowanym dzikiem, zupą rybną. Podsumowujemy to, co zobaczyliśmy. Rozmawiamy również o innych tematach, sprawach dotyczących naszego miasta. Jak to bije, to tam już za...